Dzień dobry, kłania się Marcin Sergiusz Przybyłek. Na początku, jak zwykle, wielkie podziękowania dla moich patronów i członków tego kanału. Bardzo doceniam Wasze wsparcie. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszych rozważań, czyli paradoksu Fermiego. Może zacznijmy od definicji tego, czym jest paradoks Fermiego. Tak naprawdę to on nie został zapisany w żadnej sensownej formule. Mówi się, że nobliście Enrico Fermiemu w 1950 roku zadano pytanie, gdzie oni są. Czyli przesłanką do takiego pytania było stwierdzenie, że skoro nasz wszechświat ma już prawie 14 miliardów lat, i ponieważ jest taki duży, jest w nim tak dużo gwiazd i w naszej Drodze Mlecznej też jest tak dużo gwiazd i najprawdopodobniej planet, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że istnieją cywilizacje pozaziemskie. No i jeśli one są, to gdzie, prawda? Dlaczego nie widać tych cywilizacji? Dlaczego nie dostrzegamy żadnych śladów istnienia tych cywilizacji? No i w ten sposób powstał niby ten paradoks. Moim zdaniem ten paradoks, znaczy jest w nim trochę rzeczywiście zastanawiających elementów, ale trochę też założeń, które zostały pominięte nawet w formie takiej bardziej rozwiniętej. Ja tutaj pod tym filmikiem dam link do wpisu wikipedycznego, całkiem sensownego o paradoksie Fermiego. I tam jest dosyć dużo wyjaśnione, dlaczego to nie musi być paradoks i dlaczego możemy nie widzieć tych cywilizacji, więc ja nie, jakby spróbuję nie powielać tego, co tutaj jest napisane, tylko odniosę się do tego, co tutaj nie jest napisane, a to jest moim zdaniem bardzo ważne. Więc pierwsze założenie, jakie leży u podstaw paradoksu Fermiego, jest takie, że życie inteligentne jest ekspansywne. Być może brzmi to niewinnie, to założenie, ale spróbujcie się nad tym przez chwilę zastanowić, czy to jest prawda. Czy fakt posiadania inteligencji jest jednoznaczny z potrzebą ekspansji? Z punktu widzenia człowieka cywilizowanego wydaje się to oczywiste, tak, że gatunek ludzki, homo sapiens, ponieważ jest inteligentny, to uprawia ekspansję. Ale tak naprawdę, czy to jest oznaka inteligencji? Ekspansja. Przecież ekspansja jest powiązana bezpośrednio z agresją. Czy agresja jest objawem inteligencji? Jeśli ja muszę, mam potrzebę ekspansywną właśnie poszerzania swojego terytorium, wkraczania na inne terytorium, zajęte już przez inne gatunki albo przez innych ludzi, czy to świadczy o mojej inteligencji albo poszerzając to pojęcie o mojej mądrości, prawda? No raczej nie, raczej to świadczy o mojej głupocie, o, jakby to ująć, o moim prymitywizmie, bo jakby nie dostrzegam tego, że inne gatunki czy inni ludzie w innym obszarze mają też prawo do istnienia, tylko poszerzam swoje terytorium, prawda? Idę dalej. Idę dalej, bo co? Bo to, co jest dookoła, mi nie wystarcza, bo mam ambicje, bo chcę więcej, prawda? Więc warto zwrócić uwagę, że duża część populacji ludzkiej, zanim nastał ten gatunek taki najbardziej agresywny, ten biały człowiek, który był bardzo ekspansywny, chociaż żółty człowiek też był bardzo ekspansywny, no właśnie. W każdym razie istnieją ciągle pewne grupy ludzkie, takie kolektywistyczne, można powiedzieć, albo tak zwane prymitywne plemiona, które nie mają potrzeby ekspansji, które żyją po prostu na pewnym terytorium, na pewnym obszarze, tak jak niektóre gatunki drapieżników terytorialne, czyli mają swoje terytorium, ale nie naruszają terytoriów innych społeczności, czyli żyją tak, jak matka natura przekazała, prawda? Nie można im odmówić inteligencji. To są ludzie, którzy posiadają pewną mądrość, pewne sposoby przetrwania i tak dalej, ale nie są ekspansywne, prawda? Więc przypomina mi to troszeczkę wizję agenta Smitha z filmu Matrix z Keanu Reevesem i innymi znakomitymi aktorami, oczywiście ich nazwisk już nie pamiętam, w której to wizji agent Smith
mówi, że człowiek jest jak wirus, który się namnaża, namnaża, namnaża i niszczy swoje podłoże, tutaj w tym przypadku Ziemię. No więc nie jest moim zdaniem sublimacją inteligencji ekspansywność. Sublimacją inteligencji jest mądrość, która pozwala sięgnąć głębiej, która pozwala głębiej rozumieć rzeczywistość, która pozwala osiągnąć jakiś absolut, ale nie ekspansja. Ekspansja jest sublimacją agresji, tak? Czyli tak naprawdę, jeśli Pan Fermi, czy ktokolwiek inny szuka cywilizacji albo gatunków inteligentnych w kosmosie, to może niekoniecznie powinien szukać wśród gatunków ekspansywnych, ale wśród gatunków właśnie nieekspansywnych, które są w stanie dostrzec pewną harmonię istnienia i nie naruszać prawa do istnienia innych gatunków, innych organizmów, które zajmują to terytorium. Bo oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, mówimy o ekspansji planetarnej, tak? Czyli dążenia ku innym planetom, ale to się zaczyna na własnym podwórku. Jeśli mamy mieć do czynienia z cywilizacją, która zajmie wiele planet, to najpierw tę cechę ekspansywności musi ta cywilizacja przejawić na swoim własnym globie, który z reguły mały nie jest. Więc od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna, od ekspansji na własnym globie, od dominacji, od najazdów, od poszerzania wpływów, od tego typu rzeczy. Czyli jeśli mamy do czynienia z cywilizacją, która już poszerza swoje terytorium na inne planety, to najprawdopodobniej zaczęło się to na jej własnym globie i najprawdopodobniej, tutaj troszeczkę fantazjuję, tak, ale mi wolno, bo jestem pisarzem science fiction, najprawdopodobniej zaczęło się od wojen, po prostu. Czyli to pierwsze założenie, które tkwi u podstaw paradoksu Fermiego, to jest to, że życie inteligentne jest życiem ekspansywnym, a moim zdaniem to założenie nie musi być prawdziwe. Teraz powiem o czymś, co jest już napisane w tym artykule wikipedycznym, którego link Wam tutaj podaję pod filmikiem. Mimo wszystko, jakby troszeczkę zreplikuję to, co jest w tym artykule, dlatego że to jednocześnie wynika z tego, co powiedziałem przed chwilą, prawda? Czyli drugie założenie, które jest ukryte w paradoksie Fermiego, brzmi tak, że duża, posiadająca wiele planet cywilizacja nie zwraca się przeciwko sobie samej. Czyli jeśli się rozwijamy, jeśli nasza cywilizacja się rozwija, to rozwija się na zewnątrz, potencjalni wrogowie są na zewnątrz, a my sami siebie za wrogów nie uważamy. No, wróćmy znowu do pierwotni tego, co powiedziałem na początku, że jeśli mamy do czynienia z cywilizacją ekspansywną, to najprawdopodobniej jest cywilizacja, która miała ekspresję agresji już na własnym globie. W ogóle zwróćmy uwagę na to, czym jest agresja. Często, żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest agresja, pokazuje się jakiegoś drapieżnika, jakiegoś dzikiego kota, który goni jakąś antylopę czy inne zwierzę biedne, które ma stać się obiadem dla tego drapieżnika albo się przedstawia właśnie szczerzącego kły tygrysa czy lwa i mówi się, że to jest agresja. Więc jest tutaj duże nieporozumienie. Dlatego, że tak naprawdę ten kot, który goni tę swoją zdobycz, nie odczuwa agresji wobec tej swojej zdobyczy potencjalnej, prawda? To jest jego obiad, on lubi tę antylopę w pewnym sensie. Troszeczkę żartuję, ale agresja tak naprawdę, zachowania agresywne są w obrębie własnego gatunku, nie wobec obcego gatunku. To jest do dużej rzadkości w świecie natury należą zachowania agresywne wobec przedstawicieli obcego gatunku. Najczęściej agresja jest przejawiana wobec przedstawicieli własnego gatunku, na przykład podczas walk o dominację w stadzie, tak? Albo podczas walk o samice. To są zachowania typowo agresywne. Natomiast agresja wobec przedstawicieli innego gatunku są rzadkie. To człowiek należy do tych rzadkich, właśnie rzadkich przypadków, rzadkich gatunków, które przejawiają agresję również wobec przedstawicieli innego gatunku. Bo inne gatunki raczej, jeśli już się na kogoś denerwują, to na przedstawicieli własnego gatunku. Więc
To leży u podstawy agresji. A agresja, jak powiedziałem, to można się ze mną zgadzać albo nie, jest, kiedy się sublimuje, to zamienia się w ekspansję, w poszerzanie terytorium. Więc zaczyna się od własnego globu, od wojen, od konfliktów i jeśli któraś z nacji, nazwijmy to, obcej cywilizacji zyska przewagę, to wtedy rozpoczyna ekspansję na zewnątrz, ale te konflikty się jakby nie kończą, tak? Więc trudno jest zakładać, że cywilizacja ekspansywna, która zaczęła od wewnętrznych wojen, od wewnętrznych konfliktów, bo na tym się zasadza w sumie ekspansja, jak zacznie poszerzać swoje terytorium na inne planety, to skończy z tymi wewnętrznymi konfliktami. I to jest właśnie napisane w tym wpisie wikipedycznym, że życie inteligentne może doprowadzać do własnej zagłady, prawda? Ale nie ma tutaj wyjaśnionego tego elementu psychologicznego, czyli tego, o czym ja mówię, że ekspansja jest sublimacją agresji, prawda? To warto by to zaznaczyć i podkreślić. Ale idźmy dalej. Załóżmy, że mamy już tę cywilizację, która jest na różnych globach. Na jednym globie są Chiny, na drugim globie są Stany Zjednoczone, na trzecim jest Rosja, na czwartym jest Polska. Ma jakiś taki malutki globik, prawda? No bo należy również założyć, że różnego typu, to znaczy trudno jest sobie wyobrazić, że na jakimś globie, na którym panuje gatunek, który jest agresywny, czyli ekspansywny, jedna siła dominuje wszystkie inne i staje się to siła monolityczna. Nawet jeśli tak się by stało, to w przypadku gatunku agresywnego ta meganacja panująca na całym globie zaczęłaby się wewnętrznie dzielić. To taka jest natura gatunku ludzkiego, prawda? On jak przekracza pewną wielkość progową, to zaczyna się wewnętrznie dzielić. Ma tendencję do łatwego podziału i do zwracania się wrogiego wobec grup, które jeszcze niedawno stanowiły część jednej większej grupy, ale teraz już jest grupa lewa, grupa prawa i już zaczynają być wobec siebie wrogi, więc prawdopodobnie, gdyby doszło do ekspansji takiej cywilizacji właśnie agresywnej, to te różne globy należałyby do różnych nacji, więc już można sobie wyobrazić, że one już by wskutek bardzo prostych mechanizmów ekonomicznych, dostępów do zasobów i tak dalej, już by mogły siebie traktować lekko wrogo, prawda? Na zasadzie oni mają czegoś więcej, a my też tego chcemy, albo oni się uważają za lepszych, albo właśnie odwrotnie, my jesteśmy lepsi od nich i tak dalej. Ale załóżmy, że nawet tych problemów międzynarodowych, czyli między Polakami, Amerykanami, Chińczykami, Rosjanami w kosmosie by nie było, to istnieje inny problem. Ja nie znam innych form życia, nie opartych na DNA, więc nie będę się tutaj mądrzył i tworzył jakichś modeli właśnie innych niż DNA. Załóżmy, że powstaje inna cywilizacja w innej części naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej, która jest oparta na DNA. Czy to jest mało prawdopodobne? Nie, DNA to jest bardzo fajna cząsteczka, która zaczyna się od RNA oczywiście, która ma tę cudowną cechę, że się sama powiela. I to, na tym polega jej w ogóle wielkość DNA. Później oczywiście do czego służy DNA? No, DNA służy do tego, żeby jak ono się kładzie na rybosomie, to żeby trzy te zasady te DNA kodowały kolejny aminokwas, prawda? I w ten sposób powstaje białko, no ale to jest już dalsza część wielkiej, wielkiej, wielkiej epopei życia komórkowego i wielokomórkowego. Natomiast wracając do tego DNA, można by przypuszczać, że DNA gwarantuje nam nasz fenotyp, tak? Czyli że nasz kod genetyczny powoduje, że my wyglądamy tak, a nie inaczej. Koniec, kropka. I to jest nieprawda, to jest fałszywe założenie. To bardzo fajnie wyjaśnia Richard Dawkins w swojej książeczce Samolubny gen, czyli z pierwszych jego książek, jeśli w ogóle nie pierwszych, to mogę się mylić. Wszystko jedno, no, nie nowej książce. I on tam pisze wyraźnie, że nasz garnitur genetyczny, czyli nasz genotyp, czyli nasze DNA zawarte praktycznie w każdej komórce naszego ciała, no, za wyjątkiem na przykład erytrocytów, bo one nie mają w środku jądra komórkowego, nasze DNA nie gwarantuje nam naszego wyglądu. Nasze DNA gwarantuje nam, że te geny, które posiadamy, które są nieuszkodzone, będą odpowiadały na pewne bodźce środowiska, jeśli te bodźce zaistnieją. I teraz tak.
To jest przykład, na który się powoływałem już często, ale pozwólcie, że powołam się po raz kolejny. Kiedy próbowano wyhodować kurczęta na orbicie okołoziemskiej, na stacji orbitalnej, kurczęta z jaj, które zawierały to samo DNA, z którego się wylęgają normalne kurczęta na Ziemi, prawda? To co się okazało na orbicie? Że owszem, wyklowały się kurczęta, ale bez głów. Bez głów. Czyli wystarczyła zmiana pewnych warunków środowiskowych, w tym przypadku brak przyciągania ziemskiego, tak? Czyli warunki nieważkości, żeby to DNA święte, które teoretycznie gwarantuje jakiś tam fenotyp, czyli jakiś tam wygląd organizmu, nie zadziałało tak, jak powinno. Niewielka zmiana, warunków środowiskowych i już to DNA szwankuje w tym sensie, że nie uległy ekspresji pewne geny, które przy innych warunkach środowiskowych uległyby ekspresji. Na troszkę podobnej zasadzie zwykły konik polny, to jest też przykład Dawkinsa, może zamienić się w szarańczę, czyli w odmianę, można powiedzieć, pasi konika, która jest niezwykle agresywna i niszczycielska. Tak? To jest ten sam organizm, zawierający to samo DNA, tylko odpowiadający na inne bodźce środowiskowe. Zmierzam do tego, że jeśli doszłoby do ekspansji na różne globy tego samego gatunku, załóżmy, wyobraźmy sobie, że tą ekspansywną cywilizacją jest gatunek ludzki, bo to jest najłatwiejszy przykład, możemy po niego sięgnąć. I w innym przypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, musiałbym tworzyć jakiś model nie wiadomo jak zaawansowanej cywilizacji opartej na nie wiadomo czym, może nawet nie na węglu, tylko na krzemie. To by było strasznie skomplikowane. Więc wyobraźmy sobie, że nasz gatunek sięga innych globów. Czy naprawdę wyobrażacie sobie, że w obecności innych, lekko zmienionych bodźców środowiskowych, czyli troszeczkę innego ciążenia, troszeczkę innego składu atmosfery, troszeczkę innego biomu dookoła, tak czy owak, prawda? Bo rośliny, zwierzęta, które byłyby tam razem z nami wysłane w kosmos i osadzone na innej planecie, one także by troszeczkę zaczęły się różnić od tych, które są tutaj na Ziemi. Wobec tego, że ta gwiazda, która by była centralną gwiazdą nowego Układu Słonecznego, nowego Układu Planetarnego, bo to Słońce to jest jedno tutaj w centrum naszego Układu Planetarnego. Załóżmy, że wysuwamy ludzi, nie wiem, do Al-Safi, tak? To jest taka gwiazda opisana przeze mnie w Sadze Geindek i tam jest planeta, którą nazwiemy Gaia. Oczywiście tutaj powołuje się na swoją Sadę Geindek, tam jest taka planeta, która się nazywa Gaia. Gaia, czyli Ziemia, tylko po grecku. Więc wyobraźmy sobie, że tam wysuwamy tych ludzi i wystarczy, że ta gwiazda, która jest w centrum Układu Słonecznego, ma troszeczkę inną ciepłotę, ma troszeczkę inne widmo, widzialne i niewidzialne, prawda? Ma troszeczkę inną charakterystykę tych fal elektromagnetycznych, które wysyła. Ma troszeczkę inną częstość powstawania tam tych ciemnych plam, które są źródłem ciepła, można powiedzieć. Te ciemne plamy ogrzewają ciała niebieskie, które krążą wokół danego Słońca. To nie znaczy, że taka gwiazda w ogóle nie ogrzewa tych ciał, tylko te ciemne plamy rzeczywiście, one jak strzelą, jak trafią w ciało niebieskie, które krąży wokół Słońca, to mocno je podgrzewają. Więc mamy nowe ciało niebieskie, nową planetę, która krąży w innym układzie planetarnym. Te inne planety również wywierają inny wpływ. Mamy wokół tej nowej planety krążący inny księżyc, o innej masie, albo dwa księżyce, prawda? Dwa satelity naturalne, które wywierają też inne wpływy, te miesięczne, można powiedzieć, dobowe, inne pływy oceaniczne i tak dalej. I raptem się okazuje, że te wszystkie zmiany środowiskowe spowodują inną ekspresję genów. I co się okazuje? Że gatunek ludzki, który ekspansywnie kolonizuje inne planety, na każdej planecie zaczyna wyglądać trochę inaczej. Tutaj ma skórę, nie wiem, niebieskawą, tutaj ludzie są wyżsi, smuklejsi, na tym globie są niżsi, bardziej krępi, a na tym globie mają szczątkowe ogony, prawda? A na innym globie mają jakieś tam łuski, a jeszcze na innym globie pojawiają im się skrzela tutaj, bo w okolicy krtani zaczynają się pojawiać też skrzela. Czyli raptem się okazuje,
że ten jednolity gatunek, który był jednolity na swojej ojczystej planecie, chociaż tak jak spojrzymy na nasz gatunek, to nie jest to gatunek jednolity, tak? Mamy rasy. Mamy rasę czarną, żółtą, białą, czerwoną, cztery przynajmniej. Więc nawet tutaj nie jesteśmy jednolici, a po skolonizowaniu innej planety pojawiłyby się inne rasy. I to być może na tyle różniące się fenotypowo, że utraciłyby zdolność krzyżowania się z rasą pierwotną. Czyli powiedzmy sobie, na tej Gai powstaje taki gatunek człowieka, który wygląda inaczej i nie może się już krzyżować z tym gatunkiem, który jest na Ziemi. No, teoretycznie rzecz biorąc, taki scenariusz jest mało prawdopodobny, bo my tutaj mamy na Ziemi kilka ras i one się spokojnie ze sobą mogą krzyżować, ale kto wie, jak to by było przy zupełnie innych bodźcach środowiskowych, zupełnie innego globu, prawda? Mogłoby się tak zdarzyć. I co wtedy? Co wtedy? Mamy Polaków na jednej planecie, mamy Japończyków na innej planecie, Amerykanów gdzie indziej, Rosjan gdzie indziej. I w dodatku, nie tylko, że różnią się nacyjnie, to jeszcze różnią się wyglądowo. I co? A w dodatku jest prezydent jednej nowej planety, jest prezydent drugiej nowej planety. I tak jak to było w przypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, chcą się oddzielić. Mówią, my już nie jesteśmy Polakami, my jesteśmy postpolakami albo kosmicznymi Polakami. A tamci Amerykanie, którzy są na nowej planecie, mówią, my już nie jesteśmy Amerykanami, tylko jesteśmy Space Amerykanami i nie chcemy mieć z tymi Amerykanami nic wspólnego. To samo mówią kosmiczni Rosjanie, Japończycy, Chińczycy, Niemcy i Czesi. Więc w tym momencie nie mamy już do czynienia z jednolitą cywilizacją, która wspólnym frontem kroczy do przodu, ale tak jak to jest na naszym pierwotnym małym globie ziemskim, pojawiają się podziały, pojawiają się ruchy niepodległościowe, pojawiają się ruchy separacyjne i raptem wszyscy chcą być oddzielni i samorządni i jeszcze się okaże, że na tych globach właśnie post-Rosjan i post-Amerykanów jeszcze tam zaczynają się kłócić wewnętrznie ze sobą i powstają wewnętrzne wojny na tych osobnych, na następnych globach. Więc generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że nie bezpodstawnym jest przypuszczenie, że gatunek, który oparty byłby na DNA, po kolonizowaniu innych globów zacząłby po prostu wyglądać inaczej. W związku z tym utraciłby poczucie przynależności do pierwotnego gatunku, a poprzez agresję, która jest tkwi u podstaw ekspansji, te podziały by się tylko pogłębiały, więc generalnie trudno sobie wyobrazić, że taka cywilizacja by się utrzymała. Można by przypuszczać, że powstałyby wojny, tym razem już międzyplanetarne, międzysystemowe w takiej cywilizacji i one miałyby duże trudności z dalszym rozwojem. I tutaj można przejść do kolejnego elementu, który jest również opisany w tym linku, który tutaj Wam wrzuciłem pod tym filmikiem. Natomiast ja bym to troszeczkę inaczej ujął. Czyli w ten sposób, że być może cywilizacja oparta na ekspansji, czyli oparta na agresji, ma rzeczywiście tendencję do samoniszczenia, czyli samoograniczania tej swojej ekspansji. Wskutek właśnie tej rzeczonej agresji, czyli agresja, która jest jakby motorem ekspansji, jednocześnie jest też motorem samozniszczenia. No być może tak jest, że wcześniej czy później taka cywilizacja może zacząć sama siebie niszczyć wskutek istnienia nawet jednostek pojedynczych, które, jak widzimy to za naszą wschodnią granicą, wystarczy jeden niezrównoważony typ, żeby całe wielkie nacje zaczęły się bić jedna napadła na drugą, prawda? Więc dlaczego nie? Przedostatnią rzeczą, na jaką chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia tej książeczki, czyli sztuki wojennej Sun Tzu. Jeśli nie czytaliście, bardzo polecam. To jest rzecz, która się w ogóle nie zestarzała. Tak naprawdę sztuka wojenna według Sun Tzu to jest sztuka wprowadzenia w błąd. I do tego chcę nawiązać w przypadku rozważania paradoksu Fermiego. Mianowicie, jeśli mamy do czynienia z cywilizacją ekspansywną, czyli przyjmijmy to założenie, że agresywną,
czyli wojenną tak naprawdę, taką cywilizacją, która nauczyła się zdobywać nowe tereny za pomocą narzędzi militarnych, to ta cywilizacja najprawdopodobniej korzysta z mądrości pana Sun Tzu, który spisał te swoje mądrości naprawdę bardzo dawno temu. Więc nie trzeba być strasznie cywilizowanym, żeby odkryć te mądrości, a one rzeczywiście są fenomenalne. A o czym mówi Sun Tzu generalnie? Tak jak powiedziałem, sztuka wojenna to jest sztuka wprowadzania w błąd, która jedna z maksym pana Sun Tzu brzmi tak, że jeśli jesteś w punkcie A, to udawaj, że ciebie w tym punkcie A nie ma. Tak? Jeśli wróg sądzi, że jesteś w punkcie B, a naprawdę ciebie nie ma w punkcie B, to właśnie utwierdzaj go w przekonaniu, że jesteś w tym punkcie B. Czyli bądź tam, gdzie wróg się ciebie nie spodziewa i nie bądź tam, gdzie wróg się ciebie spodziewa. To jest mniej więcej takie streszczenie, potężne, potężne streszczenie tego, o czym mówi Sun Tzu w tej swojej książeczce. Więc jeśli mamy do czynienia z cywilizacjami, które są w naszej drodze mlecznej, które są cywilizacjami ekspansywnymi i agresywnymi, to z całą pewnością nie obca jest im mądrość, że nie należy ujawniać swojego istnienia. I to leży u podstaw inteligentnego zarządzania zachowaniami wojennymi, zachowaniami agresywnymi, tak? Jeśli jestem cywilizacją agresywną, a już przyjęliśmy sobie założenie, że ekspansja równa się agresja, to nie ujawniam swojego położenia, nie ujawniam tego, że jestem, nie ujawniam tego, gdzie jestem, nie ujawniam tego, jak jestem, prawda? Oczywiście tutaj można by się zastanowić nad tym, o czym tutaj piszą w tym artykule wikipedycznym, że jeśli jest cywilizacja zaawansowana, to ona powinna wydzielać więcej ciepła troszeczkę. No i się zastanawiam, czy to jest konieczne przy naprawdę zaawansowanej cywilizacji. To współczesne maszyny są bardzo mało sprawne i wytwarzają mnóstwo ciepła, które jest tak naprawdę odpadem, można powiedzieć, działających maszyn. Tak naprawdę żarówka nie powinna wydzielać ciepła, tylko powinna świecić po prostu. I to wtedy to ciepło jej jest, gdyby to tylko było światło takie widzialne, to ciepło byłoby minimalne, prawda? Mnóstwo urządzeń się grzeje, typu silniki spalinowe czy silniki elektryczne, ale tak naprawdę to ich nagrzewanie się jest efektem niepożądanym. One nie powinny się grzać, one powinny dawać ruch, ale tylko ruch, prawda? Więc jest pytanie, czy te silniki cywilizacji bardzo zaawansowanej ciągle by się grzały? Czy urządzenia używane przez bardzo zaawansowaną cywilizację ciągle by miały tę stratę energetyczną w postaci emitowanego ciepła? Mam wrażenie, że to nie jest konieczne. Albo, że cywilizacja, która wie o tym, że nie powinna świecić, nie powinna się bardziej nagrzewać, potrafi kamuflować, potrafi ukrywać tę swoją obecność cieplną. Więc generalnie rzecz biorąc, jeśli istnieje w naszej drodze mlecznej cywilizacja właśnie ekspansywna, która wie o naszym istnieniu, a która ma zdolność, już jest na takim poziomie, że ma zdolność jakby przemieszczania się z prędkością większą od prędkości światła, bo powiedzmy sobie, te wszystkie cywilizacje, które nie osiągnęły tej osobliwości, tej umiejętności pokonywania przestrzeni z prędkością nadświetlą, to są jakieś wsiowe cywilizacje. No nie, szkoda w ogóle energii i zastanawiania się na kontaktowanie z nimi. To jest jeszcze bardzo, bardzo prymitywna forma cywilizacji taka jak nasza, prawda? Zastanawiamy się, jak tutaj dotrzeć do Proximi Centauri, że to zajęłoby lata. No ludzie, no co to za cywilizacja? No my jesteśmy wsią, można powiedzieć, wsią drogi mlecznej. Więc jeśli mamy do czynienia z cywilizacją, która już sobie poradziła z podróżami nadświetlnymi, to najprawdopodobniej poradziła sobie również z tym, żeby nie ujawniać swojego istnienia. No i na końcu taki punkt, który jest troszeczkę żartem, troszeczkę takim prześmiewczym potraktowaniem paradoksu Fermiego. Ja bym powiedział tak. Jeśli istnieją naprawdę celebryci hollywoodcy, tacy jak Tom Cruise, Nicole Kidman, Keanu Reeves, czy Malcolm McDowell, czy Scarlett Johansson i tak dalej, to dlaczego się jeszcze ze mną nie skontaktowali? Prawda? Przecież ja tutaj jestem. Dlaczego oni się ze mną nie skontaktowali, prawda? No brzmi to głupio, ale troszeczkę tak jest. No, moje istnienie dla celebrytów hollywoodzkich jest absolutnie nieistotne.
Oni mają swoje sprawy, swoje wielkie sprawy, swoje wielkie pieniądze, swoje wielkie marzenia, swoje wielkie interesy, swoje wielkie produkcje, wielkie filmy i swoich wielkich przyjaciół, tak? Z którymi kontakty dla nich są dużo bardziej ciekawe, intratne, z których mogą wyciągnąć więcej korzyści niż skontaktowaniem się z Marcinem Przybyłkiem z Kotonowa, który dla nich jest nikim, którego istnieniu nie wiedzą. Nawet jeśli ktoś im by powiedział jakimś cudem, prawda, że pośród tych 8 miliardów ludzi, którzy zamieszkują Ziemię, załóżmy, że w naszej drodze mlecznej jest 8 miliardów cywilizacji jeszcze takich mało zaawansowanych, takich jak nasza, czyli używających prymitywnych fal radiowych, nie umiejących odbierać żadnych innych sygnałów poza falami tymi elektromagnetycznymi, nie znających nadświetlnej komunikacji itd. Załóżmy, że jest 8 takich miliardów cywilizacji w naszej galaktyce i załóżmy, że takiej zaawansowanej cywilizacji typu Tom Cruise, załóżmy, że jest cywilizacja Tom Cruise, tak? Ktoś powiedział, słuchaj, jest taka cywilizacja, Marcin Przybyłek się nazywa. To co on może powiedzieć? I co z tego? To coś, czy to coś dla mnie znaczy? Czy to ma w jakikolwiek sposób mi pomóc w mojej ekspansji, w mojej karierze, w moich interesach? Co mi pomoże jakiś Marcin Przybyłek z Chotomowa? Dlaczego mi zwracasz dupę czymś takim? Prawda? Więc należałoby chyba założyć, że jeśli istnieją tak cholernie zaawansowane cywilizacje jak Tom Cruise, tak, to one mają swoje inne cywilizacje, z którymi się kontaktują na ich poziomie, tak? I na ich poziomie mogą coś zyskać z tych kontaktów. A co mogą zyskać z kontaktami z tak zwanymi mrówkami? To jest to opisane tutaj też w tym artykuliku, na który się powoływałem już kilka razy, ale ja to traktuję w sposób taki bardziej obrazowy, musicie przyznać. Właśnie z tym Tomem Cruise'em to mam wrażenie, że to jest dobry przykład. Więc wydaje się, że nasza planeta jest bogata w zasoby naturalne, mamy tutaj rzadkie pierwiastki takie jak złoto, platyna i tak dalej. No, przypomnijmy sobie, że te pierwiastki nie powstają w sposób naturalny w zwykłych gwiazdach, one powstają w wyniku wybuchu supernowy typu drugiego, więc to nie są takie częste pierwiastki, ale ja podejrzewam, że istnieje mnóstwo miejsc w naszej galaktyce, gdzie te pierwiastki istnieją bez, i te cywilizacje typu Tom Cruise mogą sobie pozyskiwać te pierwiastki bez konieczności kontaktowania się z takimi brudnymi mrówkami jak my. A dlaczego mówię, że my jesteśmy brudnymi mrówkami? No, kontakt z cywilizacją opartą na DNA, na białku, konkretnie taką jak nasza, to jest kontakt strasznie brudny. Po pierwsze, my jesteśmy unurzani w tlenie. Tlen to jest wydalina, która jest z punktu widzenia istnienia materii dosyć toksyczna. Tlen powoduje utlenianie się różnych substancji, powoduje rdzę nam bardzo dobrze znaną. W tlenie palą się różne rzeczy bardzo intensywnie. Tlen to jest generalnie pierwiastek niebezpieczny, tak? Więc po cholerę ładować się w atmosferę tlenową. Poza tym, jak istnieje już biom, tak, którym jest oblepiona cała Ziemia, mimo że mamy tam skromne te zasoby tego złota i te platyny, to cena za dostanie się do tych zasobów jest bardzo wysoka. Tą ceną jest ubabranie się w tym biomie, czyli w bakteriach, które są wszędzie w powietrzu naszym, na każdej powierzchni, pod ziemią również, tak? Unurzanie się w drobinach typu wirusy, które są dosyć niebezpieczne, bo one wlezą wszędzie, to w zasadzie są drobiny nieżyjące, tak? A potrafiące narobić mnóstwo szkód. To jest unurzanie się w resztkach właśnie tych wszystkich biologicznych, krążących wokół nas, szczątkach złuszczonej skóry i tak dalej. To wszystko są pierwociny życia, to wszystko są jakby zalążki życia, które może się rozplenić na ojczystej planecie tej obcej cywilizacji. Gdybym ja wysłał jakiś statek kosmiczny, gdybym był królem, cesarzem, imperatorem jakiejś obcej cywilizacji i zdecydował się na ryzykowny krok wysłania swojego UFO, swojego statku kosmicznego na Ziemię, to zanim ten statek wywrócił na moją planetę, to ja bym go mył 55 razy różnymi detergentami, przy czym od razu te wszystkie gąbki, którymi bym wycierał ten statek, bym dezintegrował, wrzucał w słońce, tak żeby nie przetrwała tam ani jedna molekuła organiczna, która tam mogłaby być. Musiałbym doprowadzić do jakiejś
strasznie zaawansowanej kwarantanny wszystkich załogantów. Trzeba by ich też, nie wiem, napromieniować czy coś, albo najlepiej zabić, też wrzucić słońce, tak? Dowiedzieć się, czego oni się dowiedzieli, pozyskać zdjęcia i wszystkich po prostu ukatrupić, żeby przypadkiem nie skazić swojego globu tymi drobinami organicznymi, które są na Ziemi. Więc nie tak zaraz ten embaraz z tym kontaktem z cywilizacją pozaziemską, która by tutaj chętnie przyleciała, bo to jest po prostu dla takiej cywilizacji potencjalnie niebezpieczne. Reasumując, mam wrażenie, że w sposób w miarę zajmujący pokazałem Wam, że ten paradoks Fermiego wcale nie musi być paradoksem, że może być nawet normą. Reasumując, jeśli mamy do czynienia z cywilizacją ekspansywną, to ona wcale nie musi być bardzo mądra, może być inteligentna, ale nie musi być mądra. Nie jest mądra dlatego, że nie potrafi usiedzieć na tyłku, tylko musi poszerzyć swoje terytorium. Jeśli tak, to jest agresywna. Jeśli jest agresywna, to zna się na taktyce. Jeśli zna się na taktyce, to ukrywa swoje istnienie. To raz, a drugi punkt brzmi tak, że Tom Cruise naprawdę nie musi się z nami kontaktować. No i to by było na tyle. Jeśli macie własne przemyślenia na ten temat, to wrzućcie mi w komentarze. Jeśli nie macie przemyśleń, to nic nie szkodzi. Do następnego razu. Pozdrawiam.